Witam wszystkich bardzo serdecznie w 61. odcinku Końcówek Wieżowych. Dziś kontynuujemy niezwykle ciekawe, pasjonujące, fascynujące końcówki z wieżową wieża i pion przeciwko wieży. Przyjrzyjmy się tej pozycji. Czarny król stoi blisko pola d4, więc białe nie mogą wygrać. Na c5. Remisuje król e7, ale remisuje też wieża h4. Odcięcie króla jest wystarczające. Teraz po wzięciu król ładuje się przed piona, a bez przesłony linii czwartej król nie ma jak zbliżyć się. Czarne poczekają, aż biały pion dojdzie do siódmej linii i wtedy go schrąkają. Co prawda też można grać wyczekujące król e7. Też można grać. Natomiast ciekawa gra jest po ruchu król b4. Biały próbuje obejść z tej strony. Czarne muszą grać niezwykle dokładnie. Tylko szach, nie wolno pozwolić pchnąć piona. Król c5. Jeszcze jeden szach. Król b5. I jeszcze jeden szach. Wieża b8. I bardzo ważna rzecz. Jak król nie może podejść, musi iść bronić wieży. Gdyby teraz był ruch wieża d4, to po król e5 konstrukcja się sypie, a jeżeli król b5, to sytuacja się powtarza. Ten mechanizm warto zapamiętać. Wieża od frontu atakuje. Od frontu atakuje króla i piona. Przyjrzyjmy się nowej pozycji. Przy swoim ruchu czarne remisują na wiele sposobów, grając król e6, nawet król d6, wieża c8. Wieża c8, jak w słynnej partii Gligoricz-Fischer. Albo najprościej wieża a8, nie puszczając króla. Tu widzimy, że końcówka tylko pokaże. O. I teraz nie wolno zagrać ani tu na c7, ani tu. Pola są zablokowane, to nakreślam pola odpowiednie, ale jak pójdziemy tu, to jak biały tu, to tu, my tu, to tu. Natomiast kiedy białe zaczynają, wygrywają ruchem król a4. Wykorzystują sytuację, że wieża broni piona, a czarny król nie zdąży na nią napaść. Po król a8, król b5. Szachy nic nie dają. Król może przyjść na b7. A skoro szachy nic nie dają, możemy spróbować podejść królem na d6. Król pcha się do przodu dzielnie. I jak wieża a4. Wieża c6. Król d7. b5. Wieża b4. Wieża na c1 odchodzi jak najdalej od króla. Odcina króla. Wieża b2, a my wiemy, że to jest tak zwana pozycja Luceny, która jest wygrana dla białych. Król przyjdzie na b7, odepchniemy króla przeciwnika o jedną linię jeszcze i zbudujemy mosty dla pana starosty. Z kolei ta pozycja jest niezwykle ważna, ponieważ jeżeli wpiszemy regułę, że odcięcie wzdłuż linii poziomej zawsze gwarantuje wygraną,
To z całą klasę pozycji mamy rozwiązaną. Całą klasę pozycji mamy rozegraną. Król B3. Jeśli wieża B8, żeby nie pozwala pchnąć piona, to idziemy do przodu. Wieża H5. Król D4. B5. Wieża B7. Król B4. Przesunęliśmy się. Za chwilę przesuniemy się znowu do przodu. Wieża H6. Wieża H6. Wieża A8. B6. Wieża A1. Teraz już można nie przesuwać się do przodu, natomiast po wieża B8 konsekwentnie król B5, król D5, wieża H7. I nie ma obrony. Odcięcie wzdłuż linii poziomej jest decydujące. Dziękuję za uwagę.